Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, tak naprawdę cynizm i egoizm, to co z Państwa wypowiedzi tutaj wypływało. Nie możecie Państwo się zgodzić z tym, co zostało przedstawione i przedstawione na konkretach. Zarówno jeżeli chodzi o ustawę Za życiem, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy i realizuje jej działania poprzez program. Program realizowany przez tą ustawę. Wsparcie z Funduszu Solidarnościowego. Realne, które jest przekazywane na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Konkretne liczby i konkretne działania mówią o tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił. A chciałabym tutaj w odniesieniu do jednej z wypowiedzi odnieść, gdzie był podniesiony temat zasiłków pielęgnacyjnych czy świadczenia pielęgnacyjnego. Szanowni Państwo, 2015 rok, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Dzisiaj 215, ponad 215. Świadczenie pielęgnacyjne 2015 rok 1200. Dzisiaj 1830. Szanowni Państwo, spójrzmy na fakty i na rzeczywistość. To jest zestawienie wszystkich wydatków na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To, o czym mówimy, to 15 miliardów w roku 2015 i 27 miliardów obecnie, w roku 2020, realnie przekazywanych pieniędzy. Dalej pracujemy nad tym, aby to wsparcie było jeszcze szersze, aby przede wszystkim rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi mogły godnie żyć. Ale aby mogły godnie żyć, to muszą mieć prawo do życia. I Państwo nie macie prawa decydować o tym, aby nienarodzone dziecko... Państwo nie macie prawa decydować o tym, czy dziecko się urodzi. To jest naturalne prawo i nie mamy prawa decydować, podejmować decyzji o zabijaniu. Szanowni Państwo, wolność wyboru jest uzależniona od niezbywalnego, konstytucyjnego prawa do godności. Trzeba móc żyć, aby później móc wybierać. Nie mamy prawa zabijać.